Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witamy Państwa serdecznie na kolejnej konferencji prasowej. Dzisiaj jesteśmy z kandydatem na radnym aktualnym, ale także kandydatem na radnego do Rady Miasta, panem Wojciechem Sosnowskim. Szanowni Państwo, kilka miesięcy temu w podobny sposób informowaliśmy za pośrednictwem Państwa naszych mieszkańców o nagrodach, jakie zainkasował minister rolnictwa i jego gabinet. Dzisiaj ministra już nie ma, ale problemy rolnicze niestety ze smutkiem to podkreślamy pozostały. Otóż nasze rolnictwo dzisiaj to naznaczone jest długotrwałą suszą. Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa podał dane, że ponad 60% upraw rolnych zostały dotknięte suszą. To jest ponad 6 milionów hektarów w Polsce. Straty z tego tytułu, niższe plony, szacuje się, że będą niższe o ponad 15%. Wczoraj uczestniczyłem w dożynkach naszego powiatu w Drelowie. Rolnicy dali kolejny raz wyraz swojemu rozgoryczeniu, rozczarowaniu, smutku, że niestety nikt rządzący nie zajmują się ich problemami, a jeżeli to naprawdę robią, to bardzo powoli. Otóż dzisiaj, już pewnie Państwo usłyszeliście, nareszcie pan minister Ardanowski ogłosił, że od 14 rolnicy będą mogli składać wnioski o rekompensaty z tytułu strat właśnie z powodu suszy w wielkości 1000 zł, ale tylko tych, których susza dotknęła i straty są w wielkości ponad 70%. Pytanie zadaję za pośrednictwem Państwa, a co z tymi od 30 do 70% w ogóle się nie zająkną? I proszę zobaczyć, że suszę mamy w tym roku, już wiemy od miesięcy. Pan minister mówi, że rolnicy od 14 będą mogli dopiero składać wnioski. No coś niebywałego. Rolnicy potrzebują tych pieniędzy natychmiast, dlatego że zebrali te resztki, ale potrzebują środków finansowych na przygotowanie upraw pod zasiewy, pod przyszłe plony. Dodatkowo rolnictwo nasze dotknięte jest efektami afrykańskiego pomoru świń, szczególnie w naszym powiecie. I wczoraj kolejny raz rolnicy o tym mówią, że niestety nie otrzymali wszyscy ani rekompensat, ani odszkodowań. Więc kolejne moje pytanie. Na co resort rolnictwa i nowy minister czeka? Przecież zapowiadał, mówił, że ma przygotowane ponadstandardowe instrumenty pomocy rolnikom. Nic z tych rzeczy do dzisiaj się nie pojawiło. Pytanie jest następne pytanie. Czy przecież ASF to jest choroba zwalczana z urzędu? Niektórzy rolnicy poszli drogą sądową walcząc o te odszkodowania. Przecież ta choroba jest zwalczana z urzędu, w związku z tym to jest obowiązek państwa, w związku z tym nie wolno obarczać winą rolników. Bo przecież można zadać pytanie, czy choroba brudnych rąk, i można by powiedzieć, że to jest wina tych, którzy tych rąk nie myli. Czy to oznacza, że nie możemy być leczeni z Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli na koszt państwa? No jakaś aberracja, coś nieprawdopodobnego. Sprowadzając to
ten obraz, smutny obraz do hasła. No PiS, rząd wziął dla siebie miliony, a rolnictwo niestety bankrutuje, jest w coraz gorszej kondycji, wymaga pomocy. I druga kwestia, o której chcemy dzisiaj powiedzieć. W sobotę ostatnią, wspierając czy otwierając kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości Białej Podlaskiej, minister Patryk Jaki powiedział, że infrastruktura, która się tak świetnie rozwija w Białej Podlaskiej, podnosi status tego miasta. No, nic bardziej błędnego. Rozminął się naprawdę zupełnie z realiami. Minął się z prawdą. Otóż na Lubelszczyźnie, ale i do Białej Podlaskiej jeszcze nawiążę, na Lubelszczyźnie realizowane były na sieci dróg szybkiego ruchu tylko te zadania, które były ogłoszone przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Te zadania, które są realizowane na drodze numer 17, na 19, na 12, to wszystko były zadania ogłoszone jeszcze przed przejęciem władzy w Polsce przez PiS. Dzisiaj nie mam wątpliwości, że to jest typowe działanie związane z wyborami samorządowymi. Pojawiają się właśnie, tak jak minister Jaki, jak minister Adamczyk, minister infrastruktury, spektakularnie uczestniczy w otwarciu tych odcinków, które my ogłosiliśmy. No i bezwstydnie nawet nie informuje tych, którzy wprowadzali te zadania do realizacji. I ogłasza, oszukując, że to dzięki PiS-owi są te zadania realizowane. I mało tego, robią coś takiego. Spektakularnie przyjeżdżają, ponosząc koszty z tym związane. Te wizyty to są przecież wyjazdy wielokilometrowe i podpisują umowy na koncepcje programowe, na dokumentacje techniczne, a państwo doskonale wiecie, że z realizacją to nie ma nic jeszcze wspólnego. To jest czas właśnie na wykonanie czy koncepcji programowej, czy dokumentacji technicznej, niezbędne uzgodnienia i tak dalej, uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, a dopiero można ogłosić przetarg na realizację. No właśnie ten proces przygotowawczy trwa dzisiaj dłużej niż sama realizacja. A ja przypomnę, nasza dwójka, to państwo pamiętacie, rząd PiS-u i resort infrastruktury chciał nam zafundować drogę ekspresową jednojezdniową w przekroju 2+1. Pamiętacie protesty mieszkańców, każdego z nas, żeby tego po prostu nie robić, bo będą to zmarnowane pieniądze. I dobrze, że poddał się ten rząd refleksji i resort infrastruktury, osobiście pan minister Adamczyk, i jest korekta, no i jest koncepcja programowa. To koncepcja programowa, w umowie jest zawarta, co najmniej, nie co najmniej, dwuletni okres przygotowawczy niezbędny jest do przygotowania tej koncepcji. No dopiero będzie realizacja. Zatem, jeżeli mówiłem w Lublinie, to dzisiaj powtarzam, do wyborów parlamentarnych w przyszłym roku nie będzie ogłoszony na Lubelszczyźnie żaden przetarg realizacyjny, żaden budowlany. Po prostu 2 lata zostały stracone pod hasłem, że drogi na kierunku wschód-zachód nie służą polskim interesom, a natomiast północ-południe. 2 lata zostały stracone. Gdyby wtedy właśnie koncepcje programowe, gdyby wtedy dokumentacja była była realizowana, dzisiaj można by było podpisywać umowy na realizację. Niestety tak się nie stało. I wracam do Białej Podlaskiej. Otóż, proszę państwa, naprawdę mieszkańcy nie przyjmą takich zabiegów, jak tutaj mamy. Otóż w ostatnim roku, przed wyborami samorządowymi, nagle znalazło się środków finansowych w budżecie na 975 metrów ulicy Warszawskiej. Państwo wiecie, w jakim ona jest stanie. Ona powinna być już w pierwszym roku tej kadencji wykonana w całości, na całym przebiegu. Zaniechanie, po prostu. Ronda także, ma pani rację. Więc
chcę z całą mocą powiedzieć, nic status Białej Podlaski, Białej Podlaskiej, jeżeli chodzi o infrastrukturę, nie zmienił się. Wręcz przeciwnie, przez 4 lata stan techniczny ulic, dróg w mieście uległ pogorszeniu. I taka jest prawda. Dlatego mamy tutaj kolejne hasło. PiS wziął te miliony, a dróg niestety nie buduje. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, ale kilka zdań jeszcze Pan Wojtek Sosnowski. Dziękuję Panie Pośle. Słów kilka na temat, tak jak Pan Poseł podkreślił, że po prostu mamy w Białej Podlaskiej katastrofalny stan niektórych dróg, głównych dróg. A jeszcze chciałbym przypomnieć, że w Białej Podlaskiej mamy kilkadziesiąt kilometrów dróg, które nie zostały wykonane w ogóle. Budżet miasta nie jest z gumy. Jeżeli mamy takie zadania zlecone, a nie inne, to tak naprawdę nie mamy w przyszłości, w najbliższych 3 latach, dużo pieniędzy na wybudowanie dróg. Chciałbym się jeszcze odnieść na naszej dzisiejszej konferencji do tematu rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej, rozwoju gospodarczego Białej Podlaskiej, rozwoju gospodarczego części specjalnej pomorskiej strefy ekonomicznej. Wiemy, że słyszałem na niektórych z konferencji, że pan prezydent Czapski zarzuca niektórym radnym między innymi mi, że w swoim czasie... Stefaniuk. Że głosowaliśmy przeciwko włączeniu części gruntów naszego miasta do podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej strefy pomorskiej. Tak, to jest prawda. 4 lata minęły. Z hucznych zapowiedzi, takich jak teraz widzimy, minister Jaki przyjechał, wcześniej to Grzegorz Bierecki nadawał tempa całej kampanii prezydenta Stefaniuka. Jeszcze jest początek kampanii, także zobaczymy, jak będzie ona przebiegała, ile będzie wątków z zarządzaniem centralnym i z Pomorza. Ile tak naprawdę mamy realnych inwestycji w związku z tymi działaniami. Zapytywałem niejednokrotnie od początku kadencji, nawet i na ostatnich sesjach, jak wygląda rozwój strefy pomorskiej. No wygląda tak naprawdę wirtualnie. Jedna firma rozwinęła swoje skrzydła, ale tylko dlatego, że już wcześniej działała w Białej Podlaskiej od 20 lat i z racji sąsiedztwa powstały tam nowe miejsca pracy. Prezydent Stefaniuk, zapytywany przeze mnie o inwestorów, najpierw mówił, że to są poważni inwestorzy z zachodu, potem, że są to inwestorzy ze wschodu, nie określając szczegółowo z którego wschodu. Potem się okazało, że mają być to inwestorzy z Chin. Z inwestorami z Chin nic nie wyszło, chociaż mieliśmy już w pewnym momencie na Radzie Miasta nawet zaplanowane 2 miliony złotych, drodzy Państwo, to są 2 miliony złotych na prowizję od sprzedaży gruntów naszych miejskich dla obcego kapitału, który niestety tego nie kupił, a tylko za to, że grunty zostały włączone do pomorskiej strefy ekonomicznej. A 2 miliony złotych to jest, można lekko powiedzieć, są 2 kilometry dróg, tak? I to w dobrym standardzie w centrum miasta. Strefa pomorska nie rozwija się. Proponowaliśmy, aby dwutorowo włączyć część gruntów do strefy gospodarczej. Mamy przykłady płynące z mniejszych miejscowości z naszego regionu, takie jak Radzeń Podlaski, Międzyrzec Podlaski, gdzie najpierw szukano inwestora, pokazywano mu plany rozwoju, koncepcję rozwoju danego terenu. Po zakupieniu przez inwestora danych działek, inwestor włączył swoje grunty do strefy jednej czy drugiej i wtedy tak naprawdę samorząd uniknął tej prowizji, która według mnie została też ustalona na poziomie prezydent miasta, a prezes pomorskiej strefy ekonomicznej na bardzo wysoki procent i tam to zafunkcjonowało, a u nas mamy tak naprawdę tylko mrzonki od 4 lat i nic poza tym, tak? Ja przyniosłem ze sobą, z tego, że lubię historię, lubię wracać do tego, co było kiedyś, 1000 miejsc pracy, jak Białą poderwać do lotu.
Drodzy Państwo, 4 lata temu uzyskaliśmy informację od tutaj obu widocznych panów. Był też pan z Ameryki nawet, który przyleciał do nas, związany ze skokami amerykańskimi, że jest realna wizja, jest realny plan. Wystarczy tylko pozwolić nam działać i mamy od ręki, tak? 450 samolotów rocznie miało być przetwarzanych na naszym lotnisku. Zadaję pytanie retoryczne. Ile samolotów zostało poddanych recyklingowi w Białej Podlaskiej przez ostatnie 4 lata? Niestety zero. Jeszcze chciałbym dopowiedzieć, jak wygląda wspieranie Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o rozwój Polski Wschodniej. Tereny lotniska to nie są tylko tereny miasta, są to również tereny Agencji Mienia Wojskowego. Zapytywany przeze mnie pan prezydent Stefaniuk o to, dlaczego Agencja Mienia Wojskowego nie sprzedaje swoich gruntów dla potencjalnych przedsiębiorców, odpowiedział mi, że nie są jeszcze w stanie. Wiem, że nawet część z Państwa dziennikarzy pytała się w Agencji Mienia Wojskowego, dlaczego nie są poddawane działki pod sprzedaż, a wiemy, że są inwestorzy, którzy mogliby i chcieliby zainwestować chociażby to na bocznicy kolejowej, czy też na innych gruntach Agencji Mienia Wojskowego. Niestety Agencja Mienia Wojskowego nie zdążyła nawet przez ten czas oszacować wartości działek, nie mówiąc już o tym, żeby rozpisać konkretny przetarg i przystąpić do sprzedaży gruntu potencjalnym przedsiębiorcom. Tak samo też nie został ruszony temat podziału działek miejskich na mniejsze, które między innymi wnioskowali przedstawiciele Bialsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej, że oni chcieliby być może wejść w te tereny, jednakże no nie są w stanie kupić tylu kilkudziesięciu hektarów naraz. Proszę Państwa, nie ulega wątpliwości. 4 lata tej kadencji dla Białej Podlaskiej niestety są latami straconymi. Prezydent Stefaniuk, mając takich patronów, tych, którzy naprawdę są blisko tych, którzy podejmują w kraju decyzje, czyli pan senator Bierecki, pan poseł Szewczak, do czasu, kiedy został ministrem, pan poseł Abramowicz, naprawdę prezydent nie wykorzystał tego czasu, bo do Białej Podlaskiej, bo tutaj są potrzebne, powinny wpłynąć duże środki finansowe z zewnątrz. Niestety, a także inwestorzy. Niestety nic takiego się nie stało. O szczegółach przed chwilą, o strefie mówił radny Wojciech Sosnowski. Więc nie ulega wątpliwości, będziemy rozliczać. To jest dobry czas w tej chwili kampanii. Mam nadzieję, że mieszkańcy także te pytania będą zadawać. Będziemy przypominać o deklaracjach. Chcę Państwu powiedzieć, w moim Międzyrzecu Podlaskim, my tak szumnie nie zapowiadaliśmy z naszym burmistrzem, ale Państwo wiecie, od maja rośnie jak na drożdżach nowy zakład. Będzie zatrudniał ponad 1000 osób. Już w tej chwili budynki stoją. Jest realizowany zakład stolarki drzwiowej i okiennej. Stoi już, to są nowe, jest wykonany. To są nowe zakłady. Realizujemy. Burmistrz nas te zadania, te deklaracje realizuje. Będą miejsca pracy, będzie się Międzyrzec rozwijał. Oczywiście mam nadzieję, że niektórzy z Białej znajdą także miejsce pracy w Międzyrzecu Podlaskim. Ale przecież Biała Podlaska ma wszelkie dane ku temu, żeby się po prostu świetnie rozwijać i jeszcze sąsiednie miejscowości. Więc nie mam wątpliwości, czas stracony, a najchętniej po prostu chcę Państwu powiedzieć, że ja składałem interpelację do ministra Jurgiela, teraz ponowiłem do ministra Ardanowskiego, bo chcemy dowiedzieć się, jakie nagrody otrzymali urzędnicy w jednostkach podległych. Dzisiaj to jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wszystkie te agencje zostały połączone. Oczywiście pewnie ku Państwa zaskoczeniu nie raczył minister odpowiedzieć, powiedział, że te dane nie udostępni. Teraz skierowaliśmy takie pytanie do ministra Ardanowskiego. Mam nadzieję, że odpowie, a jeżeli nie, będziemy drążyć temat. Więc nie mamy wątpliwości. Sami chętnie sięgnęli po kasę. Z ludźmi
z mieszkańcami Polski, także tutaj z naszym regionem, jakoś się dzielić PiS-owi jest trudno. Ja mam pytanie, pytania. Czy już na ten moment widzi pan jako wiceprzewodniczący Rady Miasta, a jako radny, że część z inwestycji, mimo że została wpisana do budżetu miasta, nawet na ten rok nie zostanie zrealizowana i są opóźnienia poważne, dość poważne sprawy? Targi, które są realizowane dopiero teraz, część dróg jeszcze nie jest po przetargach, a jest wpisana w budżet, także no wątpię, żeby wszystkie inne... ścieżki rowerowe? No to nikłe są szanse, żeby zostały w tym roku zrealizowane. Może pan skomentować dzisiejsze doniesienie o zdymisjonowaniu kolegi Bartyna? Proszę państwa, w Polsce jest takie powiedzenie, że Pan Bóg jak chce kogoś pokarać, to mu na chwilę rozum odbiera. W moim przekonaniu prezydent Stefaniuk autentycznie taką decyzją po prostu zaszkodził sobie i to bardzo. Nie mam wątpliwości, mieszkańcy ocenią właściwie, odbiorą to zachowanie. Otóż proszę Państwa, ja nie mam wątpliwości skąd to się bierze, ale myślę, że ma przecież doradców. Ma świadomość, prezydent Stefaniuk ma świadomość z tego, o czym mówiliśmy tutaj dzisiaj, że 4 lata niestety to wielkie zaniechanie z jego strony, jeżeli chodzi o rozwój Białej Podlaskiej. Do tego nasze porozumienie z naszym kandydatem, no właśnie Michałem Litwiniukiem. Porozumienie szerokie wszystkich poza, można by tak powiedzieć, poza PiS-em Białej Podlaskiej. I po prostu poniosły go emocje, nerwy. Emocje są złym doradcą, nie mam wątpliwości. Po prostu bardzo, bardzo zła decyzja. Mam głębokie przekonanie, że zaszkodzi mu.